Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej. A gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie ten oto saksofon, a moim gościem jest Dominik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dominik, trzymasz tak ten saksofon, może nam go tutaj tak bardziej pokaż. Proszę. Opowiedz coś nam o tym instrumencie. Saksofon jest tutaj instrumentem dętym. Jest dętym drewnianym, bo ma stroik. No jest jednym z młodszych instrumentów, bo ma około 100 lat i jest po prostu pięknym instrumentem. Instrumentem, który przede wszystkim Ciebie zainteresował. Dlaczego? Dlatego, że jak byłem mały, to po prostu siostra mnie przekonała, bo na początku chciałam grać na organach. No i tak się zaczęło. I tak się zaczęło, ale to te organy były, czy od razu był ten saksofon? Organów zrezygnowaliśmy i od razu był saksofon, to grałem już. I jak się gra na tym saksofonie? Co Ci sprawia najwięcej trudności? Najwięcej trudności mi chyba sprawia trochę rytm, bo czasami się mylę i muszę dużo ćwiczyć, żeby wyćwiczyć ogólnie. A jak długo już grasz? Gram już z 5 lat. A co Ci sprawia najwięcej frajdy, satysfakcji? Najwięcej frajdy z tych utworów właśnie. Są bardzo ciekawe. Jak wyjdzie już, prawda? Tak. Ten dany utwór bezbłędnie. A jak byś się zachęcił naszych widzów właśnie, żeby wybrali ten instrument? Bo saksofon jest nie dość, że ładny, to dosyć łatwo się gra. Dominika, może jeszcze znasz jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu? Ciekawostki są takie, że akurat saksofon ma zastosowanie, jak ktoś ma astmę albo właśnie takie problemy z oddychaniem. Można wtedy spokojnie grać. Można grać i ćwiczyć w ten sposób, dokładnie. Tak? Wystarczy tylko wyćwiczyć oddychanie przyponą i no i można prawie grać. No ty już pewnie to oddychanie przeponą masz wyćwiczone. Tak. A co nam dzisiaj zagrasz? Zagram Crossover Saxtun od Ottona Schwarza. Fajny utwór jazzowy. Bardzo fajny, ulubiony mój. No to już nie mogę się doczekać. W takim razie słuchamy. Thank you.